będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat powstanie warszawskie, dramat, tragedia, piękno. Naszym gościem pan profesor Janusz Oziemkowski, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie, panie profesorze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam państwa serdecznie. Cieszymy się, że możemy w przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu powstania gościć pana profesora i porozmawiać o powstaniu, bo tak sobie myślałem, z jednej strony wiemy wiele o powstaniu warszawskim, bo już 78 lat to jest perspektywa spora. Natomiast z drugiej strony pamięć człowieka jest też ulotna i bywa tak, że zapomnimy, że jakieś inne rzeczy na pierwszy plan się zaczną wysuwać i pojawiają się te luki w pamięci. Dlatego też na początku chciałbym zapytać, może o taką poprosić też refleksję. Mamy w temacie dramat, mamy tragedię, mamy piękno. Pan profesor, jak dzisiaj z tej perspektywy pewnej, również badań historycznych, widzi powstanie warszawskie? No to są te trzy elementy tak splecione ze sobą, że rozłączyć je trudno i trudno wyważyć. I ja bym nawet nie chciał wyważać, czego było więcej. Tragedia była ogromna. Dramat walk, dramatyzm życia w mieście, no w zasadzie niszczonym krok po kroku. Ogromny. Ale też i piękno ludzkich postaw. Piękno tego zrywu przeciwko, no możemy powiedzieć, absolutnemu złu. Bez wątpienia złu. I nie tylko przeciwko temu złu, które miało odejść, ale też przeciwko temu złu wielkiemu, które miało przyjść. Więc nie potrafiłbym odpowiedzieć precyzyjnie, czego było więcej. Więc spinamy te wszystkie trzy elementy, dramat, tragedia, piękno. Dzisiaj nie możemy też odejść od kontekstu wojny na Ukrainie, bo no, mamy blisko naszych granic działania, które no, bardzo też przypominają, przynajmniej niektóre z nich, to co działo się 78 lat temu w Warszawie. Jak pan profesor, jako też Belfer, jako nauczyciel akademicki patrzy, bo to jest chyba kolejna, trudno powiedzieć lekcja, bo to chyba za bardzo spłaszczone by było, ale kolejny znak no, tego, że to nie tylko historia odległa, która się już nie wydarzy, ale która się dzieje na naszych oczach jednak. No tak, czasami się nasuwa to porównanie z tym, co jest dzisiaj. Trudne jest to porównanie. Jedno jest wspólne na pewno. Przed roku 1944 Warszawa zerwała się do walki o wolność. To było przemożne pragnienie wolności. Do tego dochodziło to pragnienie zrzucenia wreszcie tego jarzma, które od 5 lat ciążyło nad miastem. Jarzma nie tylko okupacji obcej, ale jarzma zbrodni. Jarzma no, niszczenia życia ludzkiego, pogardy dla życia ludzkiego. O co walczą dzisiaj Ukraińcy? O wolność też. O wolność swojego kraju. Jeden element jest też wspólny. Powstanie było skierowane przeciwko Niemcom, ale tak jak powiedziałem, też przeciwko temu złu, które szło ze wschodu. I to zło było przez część społeczeństwa dostrzegane, uświadamiane, mniej lub bardziej, chociaż chyba nikt nie zdawał sobie sprawy do końca, jak wielkie jest to zło, bo mimo wszystko mówiono przecież to sojusznik Zachodu, więc nie może pokazać twarzy okrutnej w stosunku do nas. To było jedno z założeń powstania. Jeżeli wybuchnie walka w Warszawie, to Rosja będzie musiała no, z odkrytą twarzą do tego podejść. Już nie może pod sukno zamiatać, że w Polsce się nic nie dzieje, że AK stoi z bronią u nogi. Nie, będzie musiała ustosunkować się do tego, co jest w Warszawie. W Warszawie powstaną władze podległe rządowi legalnemu, który jest na uchodźstwie. Władze cywilne, wojsko, które jest częścią wojska
polskiego tam na zachodzie. To jest jedno wspólne wojsko. Więc tym pokładano nadzieję, że no przecież nie zdobędzie się Stalin, nie zdobędzie się Rosja na niszczenie swojego sojusznika na oczach świata. Okazuje się, że się mylono. Ukraińcy, jak sądzę, jeżeli porównujemy to z dniem dzisiejszym, to widać czasem w wypowiedziach niektórych polityków, no ciągle jednak mieli przed oczyma tą Rosję jako no, pewne wspólne dziedzictwo języka, kultury w pewnym sensie. Rosję przedstawiano jako starszą siostrę Ukrainy. Teraz ta siostra okazała się złem. Okazała się złem coraz bardziej widocznym w miarę jak płynie czas, coraz więcej się dowiadujemy o tym, co się tam na Ukrainie dzieje. Niektóre obrazki, przepraszam, że to tak porównuję, ale filmy, które te groby otwierane ludzi pomordowanych przez żołnierzy rosyjskich. Pamiętam taki krótki filmik dwóch żołnierzy rosyjskich strzelających do cywilów, którzy odchodzą i padają pod strzałami, niesprowokowanymi, po prostu dla zabawy chyba, dla sportu. W grze komputerowej praktycznie tak. To jest coś takiego, co przypomina powstanie warszawskie też. Zło, po prostu i tu, to była walka przeciwko złu wielkiemu. Dzisiaj może jest o tyle to, ta walka łatwiejsza, że świat sobie to uświadomił już, że jest to zło. Wtedy nie uświadamiano sobie tego, co jest na wschodzie. Co więcej, Rosja była sojusznikiem bardzo cenionym, bo to jednak była 10-milionowa armia. Myśmy tej armii nie mieli. Myśmy mieli no, 100 tysięcy wojska na zachodzie. Myśmy mieli tu armię krajową, ale to nie było nic w porównaniu z tymi wielomilionowymi armiami. Myśmy nie mieli państwa. To jest też dla nas nauka, która płynie z przestrzeni całego wieku XX. Jeżeli nie będziemy reprezentować sami siły jakiejś, to mało kto się za nami ujmie. My nie będziemy mieli głosu w swojej własnej sprawie. Musimy być silni i musimy tą siłę tworzyć w jedności. Podzieleni zawsze będziemy łatwym łupem. I słabsi. To jest, no, historia tego nas uczy zresztą. Dokładnie tak. Pan profesor wspomniał, że powstanie warszawskie, rok 44, to już było 5 lat po rozpoczęciu działań wojennych. To było, chociaż no, żyjący ówcześnie tego nie wiedzieli, że niecały rok przed zakończeniem II wojny światowej, więc no, pewien niepokój, zmęczenie również narastało. Natomiast no, co się stało, że jednak to powstanie wybuchło? Pamiętamy większość powstań, czy tych dużych, czy mniejszych zrywów, no przegranych mimo wszystko przez Polskę, a jednak powstańcy warszawscy zdecydowali się stanąć do walki. No to jest wielowątkowe pytanie. Powstanie warszawskie dla mnie jest pewną ciągłością naszej tradycji, że jeżeli jest zło, jeżeli nas to zło schwyta za gardło, jeżeli nas dusi, dławi, to my z tym złem walczymy. My nie udajemy, że tego zła nie ma. My nie próbujemy przetrwać, ale stajemy do walki. Czy to było złe, czy to było dobre. Historia powstań narodowych tworzyła nas jako naród. Myśmy tworzyli się jako naród w wieku XIX, taki nowoczesny naród, w cieniu powstań narodowych. One wywarły ogromny wpływ na naszą psychikę, na naszą mentalność, na nasze pojmowanie własnych dziejów i powstanie warszawskie wpisuje się w ten cykl powstań narodowych. Tylko, że powstania warszawskiego miało nie być, bo nie przewidywano, aby w Warszawie dopuszczać do walki zbrojnej. Zdawano sobie sprawę z ogromnego ryzyka. Walki w wielkim mieście, w centrum państwa, stolicy, to może narazić na zniszczenie, na unicestwienie wręcz. Dlatego nie przewidywano również w ramach akcji burza udziału Warszawy. Co się zmienia? Zmienia się to myślenie w lipcu pod wpływem nieudanych de facto akcji burza na wschodzie.
Wilno, Lwów to są takie te czołowe przykłady. To znaczy nie udało się zaakcentować polskiego wkładu w wyzwolenie tych miast, a współpraca z Armią Czerwoną, która była nawiązywana przy walkach o to miasto, jedno i drugie, i o Lwów, i o Wilno, kończyła się w momencie, kiedy te miasta zostały uwolnione od Niemców. Następowały aresztowania, przymusowe wcielanie do armii Berlinga, wywózki, likwidowanie oddziałów Armii Krajowej i cisza. I cisza. No, to nie był świat dzisiejszy, gdzie komórki funkcjonują, telewizja. Można to było ukryć, co się dzieje we Lwowie, co się dzieje w Wilnie, co się dzieje na Kresach Wschodnich. U nas wiedziano o tym od ludzi, którzy ocaleli, uciekli, którzy przekazywali informacje. I tutaj pojawiła się taka oto myśl, że tak naprawdę Warszawa, która przecież była na ustach świata w roku 1939, która była wtedy symbolem walki, sprzeciwu wobec III Rzeszy, to jest może to ostatnie miejsce, gdzie możemy zademonstrować to swoje pragnienie wolności, niezależności. Jednocześnie Niemcy wyraźnie przegrywają na froncie wschodnim. Armia niemiecka się cofa. W pewnym momencie w popłochu. 20 lipca kolejne wydarzenie, nieoczekiwane. Zamach na Hitlera. Coś, co się nie mieściło w głowie. Zdarzyło się. A zatem ta Rzesza się sypie. Może to jest ten moment. I był Komorowski, który był przeciwny powstaniu. 22 lipca zmienia zdanie. Zaczyna konsultować się ze swoimi współpracownikami, z wojskowymi, z komisarzem rządu na kraj. I tak krok po kroku dochodzi do decyzji, że jednak w Warszawie powstanie będzie konieczne z racji różnych, również tych psychologicznych, bo Warszawa czekała. To było największe skupisko konspiracji. To było miejsce, skąd wychodziły decyzje. Warszawa, gdyby po prostu nie... Inaczej powiem. Słowami profesora świętej pamięci Bartoszewskiego, uczestnika powstania, tego, który widział i wiele krytycznych uwag formułował też pod adresem powstania, ale powiedział coś takiego. Dla nas było oczywiste, że powstanie musi wybuchnąć. Po prostu musi. Więc takie były nastroje, takie były oczekiwania. Gdyby tego nie zrobiono, to być może zwyciężyłaby ta propaganda, która zaczyna się gdzieś około 25 lipca w Warszawie. Propaganda komunistów, która głosi ulicy warszawskiej, ludności warszawskiej, że co się dzieje? Oto Komenda Główna Armii Krajowej uciekła z Warszawy. To rozgłaszano. Radiostacja Kościuszko komunistyczna nadawała audycję codziennie warszawiacy. Ta Armia Czerwona, którą tak Warszawa wyglądała w 1939 roku, już jest niedaleko. Do broni. Walczcie z Niemcami. Tu były głosy ze wschodu nawołujące do walki. Tu propaganda, że tutaj właściwie już władza leży na ulicy i komunikaty, że Armia Ludowa przejmuje władzę w Warszawie. No, fikcja zupełna. Ale to oddziaływało. Coś się działo. Widziano też te oddziały niemieckie cofające się w popłochu. Tabory, które zawsze jadą w wielkim nieładzie. W popłochu. Żołnierzy zmęczonych, często obdartych. To nie była ta armia niemiecka zwycięska. Warszawa zaczynała oddychać nadzieją. To wszystko razem. Plus decyzja polityczna, bo to też była decyzja polityczna. Mikołajczyk wybierał się z wizytą do Moskwy. Na rozmowy ze Stalinem. Nie wiedziano do końca, co się zdarzyło w Teheranie, ale przeczuwano, że coś niedobrego. Powstanie, zwycięskie powstanie, liczył Mikołajczyk, że wzmocni jego pozycję. Obawiano się tego powstania. To nie jest tak, że decyzja zapadała łatwo. Podejmowano decyzję, odwoływano tę decyzję. Raz była decyzja o mobilizacji oddziałów AK w Warszawie, potem została odwołana. Konsultowano się, Bór Komorowski konsultował tą swoją decyzję ostateczną i z Leopoldem Okulickim, i ze swoim szefem sztabu, i z Jankowskim, czyli
tym reprezentantem tutaj władz polskich w kraju. Ostatecznie decyzja zapadła w momencie, kiedy poszła informacja, nie do końca ścisła, że Rosjanie są już na Pradze. Najpierw, że są w Radzyminie i to była prawda, a potem, że już są na Pradze, że Niemcy uciekają. Możemy powiedzieć, i to zresztą wielu historyków pokazuje, że powstanie, zadecydowano o powstaniu pod wpływem błędnych informacji. Tylko czy możemy się dziwić, że te informacje były nieścisłe? To był rok 1944. Łączność była zupełnie inna, nieporównywalna z dzisiejszą. Poza tym była wojna. Ciągle się zmieniała sytuacja. Można było przegapić ten moment. Rosjanie mogli wkroczyć do Warszawy, zainstalować władze sowieckie i Warszawa by nie dała jednego głosu sprzeciwu. Tego chciano uniknąć. Podjęto tą decyzję, na dobre czy złe, podjęto decyzję do powstania. Warszawa była gotowa, Warszawa czekała na ten wybuch. Żołnierze konspiracji też czekali, bo to do tego się szkolili, do tej walki. Ta walka miała być gdzie indziej. Tutaj już została tylko Warszawa. Czekano na decyzję, kiedy padła, powstanie wybuchło. Panie profesorze, czytając choćby wspomnienia powstańców, mam przed oczyma krótkie wspomnienie Macieja Piekarskiego. Wówczas 12 lat miał ten chłopiec. Tak wspomina ten czas dzisiaj. Ku Warszawie zbliżał się front, to jest cytat. Pierwszymi jego zwiastunami były ciągnące się długie kolumny cofających się wojsk niemieckich, o czym pan profesor wspomniał. Ale to jest chyba istotne w tej wypowiedzi. Dla nas był to czas ciągłego napięcia i wyczekiwania. Przecież wraz z frontem zbliżała się tak upragniona wolność. Chyba to, o czym też mówimy od początku, jakiś etos powstańczy, coś o wiele głębszego niż tylko pragnienie tego, żeby się skończyła wojna. Chociaż to umęczenie to wszystko było, ale ta wolność, której pragnienie było w sercach ludzi i której chcieli być chyba ci powstańcy mimo takiego młodego wieku też świadkami i twórcami tej wolności. No to jest też etos walki. Etos walki, który u nas gdzieś rodzi się u schyłku wieku XVIII. Etos walki za ojczyznę w powstaniu kościuszkowskim, potem czasy napoleońskie. I on dojrzewa i przenika naszą kulturę, naszą historię w wieku XIX. Przecież to pokolenie, które Kolumbów, które walczy na barykadach powstania, to są dzieci tych, którzy wywalczyli niepodległość w roku 1920-18. A ci z kolei brali od swoich ojców, swoich przodków taką postawę, że co jest dobrem największym? Wolność. Za to warto poświęcić wszystko. Dla wolności. Dla wolności kraju. To nie była walka o apanaże, o stanowiska, o ordery. Nie. To była walka o wolność, o to, żebyśmy wszyscy byli wolni, żeby kraj był swobodny, żeby zniknęły wreszcie te straszne dni i ta niepewność, bo ze wschodu jeszcze szła niepewność, niepewność losu. Co będzie, kiedy wkroczy tu Armia Czerwona? Więc etos walki, w którym to pokolenie było wychowane, tutaj przemówił. Również do takich właśnie dwunastolatków, którzy przecież widzieli swoich rodziców, widzieli, jak oni reagowali. Sami jeszcze chodzili do szkoły II Rzeczypospolitej i coś już tego etosu gdzieś tam im wpojono w organizacjach młodzieżowych, w harcerstwie. Przecież harcerze stanowili znaczącą część tego wojska powstańczego. Oni tutaj tworzyli elitarne nawet oddziały. Zośka, parasol, to przecież są symbole powstania warszawskiego. Znakomite bataliony, właśnie harcerskie. Także to wszystko razem... Znaczy, Niemcy sobie zdawali sprawę też, że Warszawa jest najbardziej zapalnym punktem w Polsce. Że tutaj może przyjść sygnał jakiegoś powstania, być może nawet ogólnego. Dlatego bacznie
patrzyli na to, co się dzieje w Warszawie i byli przygotowani nawet w tym momencie odwrotu. Mieli ufortyfikowane pozycje, mieli otoczone drutem kolczastym stanowiska, mieli garnizon, czuli, że może dojść do wybuchu powstania. Co roku, kiedy świętujemy, może nie świętujemy, ale wspominamy, przeżywamy rocznicę Powstania Warszawskiego, też podnoszą się głosy, choć w tym roku może trochę stłumione, wyważone, ale podnoszą się głosy krytyków, że to było niepotrzebne. Pan profesor wspomniał o tym, że liczono się ze zniszczeniami, które mogą nastąpić. Natomiast pytanie, no wiem, że dla historyka może niekoniecznie dobre, ale i na miejscu, ale co by było gdyby, tak? Gdyby nie wybuchło powstanie, czy Warszawa by ocalała? Czy nie byłoby takich zniszczeń? No trudno gdybać, ale może spróbujmy. Jest to pytanie bardzo poważne, bo to jest główny argument koronny wszystkich, którzy mówią, że powstanie było niepotrzebne, bo zniszczenie miasta, bo tragedia setek tysięcy ludzi, bo śmierć ogromnej części warszawiaków i elit. To mówiono, że strzelaliśmy do Niemców brylantami. No, 2 sierpnia Krystyna Krachelska, 3 sierpnia Baczyński. No, to symbole są. Rzeczywiście straty były ogromne. Pytanie, jaki by los czekał Warszawę, gdyby nie było powstania? No cóż, najbardziej prawdopodobny, jak ci się wydaje. Niemcy szykowali się do obrony Warszawy. Dla nich to było zarówno punkt polityczny, jak i wojskowy. Jeżeli się nie miało w swoich rękach Warszawy, tutaj w centrum Polski, to skuteczna obrona Wisły była wątpliwa. Tutaj się zbiegały linie komunikacyjne, tu było główne centrum. Więc utrzymanie Warszawy z punktu widzenia wojskowego było ważne. Z punktu widzenia politycznego to już nie muszę tego rozwijać. Hitler chciał bronić każdej piędzi ziemi. Gdyby Warszawa stała się miastem frontowym i, nie daj Boże, miastem twierdzą, no to mamy przykład. Wrocławia, Królewca. Co się z tymi miastami stało po obronie do ostatniego żołnierza? No, przesadzam, ale obronie niezwykle uporczywej. Jeżeli tak Niemcy postąpili ze swoimi własnymi miastami, ze swoją własną niemiecką ludnością, to co czekało Polaków w Warszawie? Wytrzepienie, dosłownie wytrzepienie ludności z obu stron. Miasta Warszawa była bombardowana, niszczona z obu stron. Taki mógł być los Warszawy. Nie możemy w tego w 100% twierdzić, ale to było bardzo prawdopodobne. Tragedią powstania, myśmy tutaj, jednym z elementów jest tragedia. Tragedią powstania dla mnie osobiście, jako też historyka, który no, badał ten okres. Oczywiście tragedia ludzka jest ogromna i to jest największa rzecz, bo to są uczucia i dramaty setek tysięcy ludzi. Ale było coś, czego sobie nie uświadamiano wtedy. Nie uświadamiały sobie tego również władze powstańcze, władze Armii Krajowej i nie uświadamiał sobie do końca rząd polski na Zachodzie. To było to, że niezależnie od tego, czy powstanie by zwyciężyło, czy przegrało, nawet gdyby opanowało całą Warszawę i gdybyśmy to powitali jako w swojej stolicy Armię Czerwoną, powstanie nie mogło odwrócić losu Polski, bo Polska została sprzedana w Teheranie. Tam ustalono, że Polska będzie należała do strefy wpływów Związku Radzieckiego, co oznaczało, że tu wejdzie Armia Czerwona, że tu będą porządki sowieckie. To była tragedia, no, godna tragedii greckiej. Walczymy o coś, walczymy z największym napięciem woli i sił. Rzucamy do walki wszystkie nasze siły i całe serca. Ale tak naprawdę, o co to jest walka? O pamięć, że chcemy wolności. Walka symboliczna tak naprawdę, bo ona nam tej wolności dać nie może. Ale ci ludzie tutaj nie wiedzieli i dowództwo powstania też o tym nie wiedziało. Brytyjczyk Norman Davis, który pisze o historii Polski, napisał takie zdanie na temat powstania warszawskiego, że z punktu widzenia tych, którzy podejmowali decyzję o wybuchu powstania, to powstanie było potrzebne, było słuszne.
I tak musimy się tego trzymać, bo nie wiedziano o tym, że Polska została już definitywnie oddana Rosji. Być może był to ostatni moment, żeby ten proces odwrócić, ale do tego potrzebna by była inna zupełnie postawa mocarstw zachodnich. Mocarstwa zachodnie uznały, że ofiara taka, że oto Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechosłowację, Węgry, Bałkany oddajemy Rosji, jest ofiarą konieczną do czego? Aby po zakończeniu wojny świat mógł już żyć w całkowitym pokoju, ponieważ powstanie Organizacja Narodów Zjednoczonych, bez udziału Rosji to nie było możliwe. I wtedy wkroczymy w okres prosperity i pokoju wielkiego, bo nie będzie konfliktów. Prezydent Roosevelt miał taką teorię, z gruntu błędną, jak się okazuje, ale on był do niej całkowicie przekonany, że wojny, obie wielkie wojny światowe zaczęły się, nie powiedział tego, że z winy, ale powiedział z powodu małych państw. Najpierw była Serbia, małe państwo i jaki płomień rozpaliło, a teraz była Polska, czyli porównał nas do Serbii. Powód wojny. Mówił, gdyby było inaczej, gdyby mocarstwa wielkie porozumiewały się między sobą, to nie byłoby wojny, bo one by się porozumiały. A zatem trzeba stworzyć platformę porozumienia wielkich mocarstw, a co z mniejszymi krajami? Prezydent Roosevelt mówił cynicznie i otwartym tekstem. One będą nas słuchać, bo jak będą wielkie mocarstwa się między sobą porozumieją, reszta będzie słuchać. No i doszło do tego ideału, do którego dążył prezydent Roosevelt, tylko ten ideał, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa i to wszystko, co się z tym wiąże, doprowadziło do kolejnych 45 lat, a ten okres trwa do dzisiaj, który historycy nazywają najbardziej konfliktogennym okresem w historii znanej nam ludzkości. Bo między rokiem 45 a rokiem 90, niektórzy mówią, nie było ani jednego dnia pokoju na świecie. Czyli można powiedzieć, że Związek Radziecki nie dotrzymał umowy. On dalej prowadził ekspansję. Do dzisiaj nie dotrzymuje. I do dzisiaj to widzimy, już jest inna Rosja, ale idea ekspansji, idea zachowania wielkiego mocarstwa i wpływów w Europie nadal pozostaje żywa. Więc ta tragedia powstania między innymi właśnie na tym polegała i to chyba było najboleśniejsze, że nie uświadamiano sobie, że te ofiary tak naprawdę są, nie zmienią losów Polski, tylko że wtedy nikt o tym nie wiedział i trudno zarzucać kierownictwu powstania i tym, którzy podejmowali decyzje, i tym, którzy szli walczyć, że oni to robili. Oni walczyli dla Polski, oni walczyli dla naszej wolności. I nieprawda, że powstanie przegrało. Powstanie przegrało fizycznie, przegrało w tej walce, wtedy zostało stłumione, ale pozostawiło tak głęboką pamięć, tak głęboką rysę w naszej historii, w naszym pojmowaniu historii, że nie da się go już usunąć z pamięci i ono w dużej mierze tworzy też nasze dzisiejsze spojrzenie na to, co się dzieje na świecie i na to, co się dzieje na wschodzie. Dopytam jeszcze, panie profesorze, o kwestię bierności Armii Radzieckiej, bo słyszeliśmy, że była już blisko Warszawy, ale też był Teheran, gdzie, jak pan profesor wspomniał, zostało wszystko już ustalone. Czy to też tłumaczy tę bierność Armii Radzieckiej? Bo przecież mogła wspomóc powstańców w walce z Niemcami. No oczywiście mogła. To była decyzja Stalina wstrzymująca tutaj działania zaczepne. Po prostu tak, Stalin podjął z punktu widzenia swojego i interesu Związku Radzieckiego decyzję, można powiedzieć, nie powiem, że optymalną, ale słuszną. To znaczy, niech elity polskie wyginą w walce z Niemcami. My się od tego odetniemy. Będzie puste pole do zainstalowania nowych władz. Po co Polakom pomagać? I tą
strategię utrzymuje uporczywie, mimo apeli Churchilla, a w końcu i Roosevelta, który jest tym zaniepokojony, no bo ma u siebie 10 milionów Polaków, to są głosy wyborców przyszłych. No nie może nic nie zrobić. Wreszcie Stalin godzi się łaskawie na to, że samoloty alianckie, które zrzucą pomoc dla Warszawy, broń, amunicję, mogą lądować na lotniskach sowieckich, ale dopiero we wrześniu, kiedy powstanie już dogorywa. I no, oczywiście dla nas jest to polityka zbrodnicza. Z punktu widzenia Rosji, i gdybyśmy zapytali pewnie wielu Rosjan, to by powiedzieli, no konieczna taka polityka była. No, sami żeście sobie zawinili, bo nie połączyliście się z nami w jednej walce, nie wyciągnęliście na nas dłoni, nie uznaliście tutaj, że Armia Czerwona przyszła. Chcieliście swoją własną politykę prowadzić. No, chcieliśmy wolności, nie chcieliśmy być republiką. Jest jedna rzecz, której nie znamy, nie wiemy. Moim przekonaniu to jest jeszcze wiele rzeczy do zbadania w Powstaniu Warszawskim. Nie będę mówić o tych mniej istotnych, ale o tej, która być może mogłaby zmienić nasze spojrzenie na Powstanie Warszawskie i zasadność jego wybuchu. Otóż jeszcze w roku 1943 Wanda Wasilewska była przekonana, że będzie Republika Polska. Nalegała na Stalina, była taka znana jej argument. Towarzyszu Stalin, po co nam Wojsko Polskie? Mamy Armię Czerwoną. Włączyć tych żołnierzy do Armii Czerwonej, pójdą, wyzwolą i będzie Armia Czerwona, będzie Republika Polska. Część komunistów polskich marzyła o tej republice. Była gotowa zaakceptować republikę. Nie wiemy, jakie były rozmowy, jakie były decyzje w Moskwie, to trzeba by było otworzyć archiwa rosyjskie, które dzisiaj są dla nas o wiele bardziej niedostępne niż jeszcze przed kilkoma laty i być może tak jeszcze na długo zostanie. Powstaje jedno pytanie, kiedy i pod jakim wpływem Stalin zrezygnował definitywnie z myśli o uczynieniu Polski kolejną Republiką Sowiecką. Jeżeli to było Powstanie Warszawskie, jeżeli byśmy to ustalili na podstawie dokumentów sowieckich, to nawet taka ofiara, tragiczna ofiara miasta, moim zdaniem nie była zbyt wielka, jeśli uchroniliśmy się od losu Republiki Sowieckiej. To, co by niosło za sobą stanie się Republiką Sowiecką, to byłoby no, coś zupełnie innego niż PRL. PRL to byłby przy tym sanatorium. Byśmy zostali wtłoczeni w ramy tego państwa bez żadnego jakby ratunku zewnętrznego. Nikt by się o nas nie upomniał. Związek Radziecki po prostu by utworzył kolejną republikę. Zostalibyśmy rozproszeni po tym ogromnym terenie. Dużo ludzi zostałoby wywiezionych, zabranych do pracy. Nikt by nikogo nie pytał. Może dzisiaj bylibyśmy małym narodem, kilkunastomilionowym, bez większego znaczenia. A straty w psychice, w mentalności, no byłyby nie do wyobrażenia, bo kilka pokoleń byłoby wychowywanych w szkole radzieckiej. Jak ta młodzież była wychowywana, no możemy zorientować się, chociażby rozmawiając z Rosjanami dzisiaj, jak oni widzą Europę, świat. My byśmy podobnie pewnie, duża część z nas podobnie by widziała i myślała o świecie jak oni, jak powiedzmy duża część Białorusinów, czy pewna część Ukraińców jeszcze być może myśli. Były do Europy, mielibyśmy o wiele dalej niż mieliśmy w roku 1989. Więc jak mówię, to jest jeszcze ten jeden wielki znak zapytania. Czym było Powstanie Warszawskie dla decydentów rosyjskich? Powstanie Warszawskie, dramat, tragedia, piękno. Trwają rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Oziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Historyk, 18:50, a zatem czas też zaprosić państwa, naszych widzów do tego, żeby włączyli się do rozmów z refleksją, z pytaniem. Numery do studia telewizji Trwam są następujące. 56 657 0011 albo 657 0012 to odpowiednio dla widzów z Polski Północnej i Południowej. Dwa numery
telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i druga końcówka 400 i dwa numery dla widzów spoza granic Polski 48 56 657 00 13 i 14. Panie profesorze, też w powstaniu to są konkretne osoby, mówimy wodzowie czy dyktatorzy powstania. Nie wiem, jak to pan profesor się uśmiecha, to stwierdzenie dyktator powstania, czy w przypadku warszawskiego jeszcze się nadaje do użycia, ale oprócz generała Bora Komorowskiego, kogo jeszcze należy wspomnieć, przypomnieć, wyróżnić? Och, no cała plejada, to była struktura wojskowa, zatem cała hierarchia wojskowa. Bór Komorowski no, wziął na siebie decyzję wybuchu powstania, powiedział czy na dobre, czy złe, przyjmuje na siebie. No oczywiście Antoni Chruściel, pseudonim Monter, ten, który tutaj w Warszawie dowodził. I ten, który początkowo też nie chciał powstania. I który mówił, że powstanie byłoby tutaj no, ogromnym ryzykiem. I który pod wpływem informacji o Rosjanach na Pradze przybył do Bora Komorowskiego z tą informacją i nagle się określił jako zwolennik powstania. No bo jeżeli Rosjanie są już na Pradze, no to przecież trzeba coś robić. Natychmiast już trzeba coś, tą całą machinę wojskową uruchamiać. Powstanie, no my znamy powstanie najczęściej właśnie z nazwisk wodzów, dowódców, dyktatorów. Ale tak naprawdę powstanie robią żołnierze. Żołnierze, którzy są wykonawcami rozkazów. Gdyby był wódz, nie wiem, dyktator, ale nie miał żołnierzy do wykonania rozkazów, nie byłoby powstania żadnego. Za tym musiały iść masy żołnierzy, chętnych do walki, przygotowanych do walki i walczących niezwykle ofiarnie, bo w Warszawie było mniej więcej 40 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, można tak powiedzieć, zaprzysiężonych, zakonspirowanych w różnych oddziałach, ale z tego tylko 15%, jak się oblicza, miało broń w ręku. Więc pójście do powstania z no, dla wielu to z kijem, z kamieniem, no nawet nie z pistoletem. Brak amunicji, to był ogromny problem powstania. Brak amunicji. Nie produkowaliśmy przecież tej amunicji, bo nie było możliwości. Broń można było zdobyć na okupancie. Broń można było gdzieś ze zrzutów dostać, ale amunicja się szybko kończyła. Problemem powstania był ciągły brak amunicji. Żołnierze liczyli naboje dosłownie na sztuki. Magazynki, pełny magazynek był często no, wręcz skarbem, a już posiadanie broni automatycznej, no to już wyróżniało powstańca, to była elita. Nawet w piosence o powstańczej mamy jednej, no poszła dziewczyna z nim, bo on miał stena, ja nie miałem, w związku z tym mnie zostawiła. No, śpiewamy te piosenki co roku. Ta piosenka to też jest to piękno powstania. To jest ta sztuka, która pokazuje, to jest ta radość i jednocześnie ten zapał, ten duch walki. On się przejawia właśnie w pieśni, w poezji. W poezji też dramatycznej. Jeden z poległych powstańców pisał: czekamy na ciebie, czerwona zarazo, co nas wyzwolisz od brunatnej śmierci. Był potem poszukiwany. No, może miał szczęście, że nie przeżył. Bo gdyby wpadł w ręce NKWD czy naszych rodzimych komunistów, jego los byłby niezwykle trudny. Więc powstanie to są te dziesiątki, setki tysięcy mieszkańców i dziesiątki tysięcy żołnierzy. To są też, jak jesteśmy w Radiu Maryja, nie sposób, przepraszam, w telewizji Trwam, nie sposób tego nie powiedzieć. To jest też stała struktura kapelanów, tych duchowych przywódców powstania, tych, którzy nieśli żołnierzowi pociechę i przekonywali o słuszności walki, a jednocześnie, i to jest bardzo ważne w naszym podziemiu, w armii podziemnej, to było to dbanie o to, aby walka, to napięcie walki, ta pamięć krzywd ogromnych,
które spadły na społeczeństwo, na naród, na rodzinę moją. Przecież codziennie niemal w Warszawie były publiczne egzekucje. Trudno to sobie wyobrazić. Spędzano ludzi, żeby oglądali. Dzieci małe musiały to oglądać, żeby ta nienawiść nie przerodziła się w nienawiść na polu walki. I to była rola kapelana. Rola tego kapelana w oddziale i rola tego duszpasterza, który kierował całą strukturą. Księdza Kowalczyka, któremu biskup polowy Gawlina, biskup Gawlina zlecił budowę i kierowanie strukturą duszpasterstwa Armii Podziemnej. Jest takie przejmujące zdjęcie, ja to symboliczne wręcz, zrobione pod koniec powstania. Morze ruin. Na tych ruinach stoi kapłan i błogosławi tych, którzy jeszcze walczą. To trzeba zobaczyć, to trzeba tego dotknąć, przeżyć, żeby zrozumieć, czym była też ta posługa dla ludności i dla żołnierza, posługa kapelańska. To są ofiary krwawe. Na przykład piękna postać, ksiądz Jachimowski, wychowawca młodzieży, kapelan wojskowy z roku 18, ba, w korpusie Dowbora, kapelan z roku 20, rozstrzelany przez Niemców, bodajże na Woli. Ksiądz Stanek, kapelan powieszony publicznie przez Niemców, kiedy błogosławił żołnierzy idących do niewoli. To są rzeczy okrutne, tu się o ten dramat odcieramy, o tragedię powstania. Każde nazwisko, które wyłowimy i zaczniemy badać jego losy, tego człowieka, czy przeżył, czy nie, jaki był jego koniec, gdzie walczył, to jest oddzielna historia, często na film, na książkę. To jest po prostu do opowiedzenia może nie tyle przez historyka, ale może raczej przez artystę, przez aktora, przez pisarza. Wspaniały materiał do opowieści o losach ludzkich. Więc może nie przez nazwiska dowódców, którzy wydawali rozkazy, ale przez tych, którzy dowodzili plutonami, kompaniami, albo w ogóle nie dowodzili, tylko rzucali granaty i próbowali zatrzymać tą machinę, która niszczy Warszawę. Dziewcząt, chłopców, uwiecznionych w piosenkach. Sanitariuszka Małgorzatka, przecież autentyczna postać. I została uwieczniona i wiele innych. I tak było zresztą z każdym powstaniem naszym. Powstanie warszawskie tutaj było jednym z tych powstań, w których brały udział dziesiątki tysięcy ludzi. Szli do powstania z wielkimi nadziejami, a jednocześnie z przekonaniem, że tak trzeba. Że tak trzeba, bo jeżeli nie ja, to kto? No każdy musi pójść. To było ten etos walki, który żył w sercach, żył w umysłach i nie dopuszczał myśli, że można nie pójść do walki. Dziękuję bardzo. Mamy telefon, zdaje się. Bardzo prosimy. Halo? Już w tej chwili całym mym skromnym polskim sercem i nauczycielską duszą kłaniam się bardzo gorąco panu profesorowi i naszemu czcigodnemu ojcu. Proszę mnie posłuchać chociaż chwilę. Ja prowadziłam lekcję środowiskową, bo takich dużo prowadziłam, o naszej Polsce, o naszym narodzie. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy, jak ja tę lekcję prowadziłam, to jeszcze sporo żyło powstańców. A przecież to powstańcy to nasza chluba, pomimo że bardzo ciężka i bardzo taka smutna, ale zwycięstwo nasze w duszach jest, bo koniecznie trzeba było polskie dzieci poznać się, że to powstanie warszawskie pokazywało całemu światu, że naród nasz polski nigdy nie pogodzi się z utratą niepodległości. Tym bardziej, że ta Rosja zawsze była naszym wrogiem. Bardzośmy się jej
bali jak nie wiem co i proszę sobie wyobrazić, że któryś z powstańców warszawskich wstał i koniecznie chciał kilka zdań powiedzieć, tak jak prawdziwie tam przebiegało to straszne powstanie, ale nie zwycięskie, ale to było, to naprawdę nasza chluba. Ja jak usłyszałam w telewizji, jak przemawiał Gomułka, że to wisielcy tam byli, to no, serce mi pękało z żalu, że taki Polak jest i że takie głupoty plecie. Ja bardzo gorąco dziękuję, że Państwo mnie pozwolili powiedzieć kilka zdań. Nasze polskie dzieci muszą prawdziwą historię poznać, muszą pokochać nasz polski waleczny naród, naszą Polskę. Kłaniam się gorąco z tej Polski. Dziękujemy. Pani Maria, zdaje się, mamy napisane na ekranach. Dziękujemy Pani Mario i pozdrawiamy. Panie profesorze, słowo komentarza. No, pani Maria tutaj powiedziała tą kwintesencję, to co jest najważniejsze. Chcieliśmy wolności. Chcieliśmy wolności i to pragnienie wolności, ja tu jeszcze jedno może dopowiem, bo się to tak wydaje. No chcieli ci Polacy wolności i co z tego? Nie lepiej to było iść drogą Czech, Finów, bez powstania, bez rozlewu krwi, a przecież w gruncie rzeczy, no, może ich los nawet był lepszy od naszego, bo nie było tyle strat. No po pierwsze, proszę spojrzeć na mapę Europy. My jesteśmy w tym miejscu, które zagradza Rosji drogę na zachód. Rosji carskiej zagradzało, potem bolszewikom zagradzało w roku 1920, a w 1944 Stalinowi. Tutaj nie można było liczyć na taryfę ulgową. Czesi mogli sobie pozwolić na czekanie, co będzie. Finowie mogli się układać z nadzieją, że jakoś tam wielki sąsiad trochę im sprolonguje i będzie im łatwiej żyć, bo walczyć z nim nie mogą, no więc trzeba jakoś się dogadać. My tego nie mogliśmy robić. My musielibyśmy całkowicie się podporządkować, spełniać wolę naszego wschodniego sąsiada, pozwolić na zainstalowanie tego systemu, który zainstalował i pogodzić się ze stopniowym, z tym, co starano się zrobić w czasach stalinowskich w Polsce, to znaczy stworzyć w Polsce człowieka socjalizmu, który będzie wykonywał tylko polecenia partii. Nie Pan Bóg, nie cokolwiek innego. Partia jest tym, co jest najważniejsze. Jeżeli byśmy się wtedy na to zgodzili, to nie było potrzeba by powstania warszawskiego. Ale czym byśmy wtedy byli? Jakim byśmy dzisiaj byli narodem, gdybyśmy się na to zgadzali? A zatem nasze położenie geograficzne zmuszało nas do tego, żebyśmy tą walkę podejmowali. Po drugie, myśmy przez cały wiek XIX mieli trzech zaborców, nie jednego. Czesi mieli Niemców, czy Austriaków tak naprawdę przeciwko sobie. Finowie też. My mieliśmy trzech, którzy na każdy w swoim kierunku wynaradawiali, niszczyli tą polskość, naszą tradycję, naszą historię. Więc trzeba było się mobilizować, aby to ocalić, uchronić. I to ta tradycja również obrony polskości, obrony naszej tożsamości, która w wieku XIX stanowiła być lub nie być narodu, bo gdybyśmy wtedy to stracili, rozpłynęlibyśmy się jako naród, no przeniosła się na wiek XX. I jesteśmy, jacy jesteśmy. I dzisiaj też, przecież jak spojrzymy na wszelkie statystyki, kiedy pytanie jest o powstanie warszawskie, to przecież większość Polaków mówi, tak, ono było potrzebne. Mimo tych wielkich ofiar, mimo tego, co się stało, większość uważa, że było potrzebne. Niewiele, no, kilkanaście procent uważa, że było niepotrzebne. Więc to jest nasza pewna cecha wytworzona przez ostatnie 200, kilkadziesiąt lat, bo nasza historia nie była historią budowy dobrobytu, przemysłu, kultury, tylko była historią walki przede wszystkim. Myśmy nie potrzebowali
przez długi czas w naszym życiu niestety nie potrzebowaliśmy wybitnych inżynierów, ale żołnierzy, żeby w ogóle uchronili kraj, żeby on istniał. I to no, jakby tworzyło naszą psychikę, naszą i na dzisiaj, nasze spojrzenie na przeszłość, na historię wpływa. Na Zachodzie nam to zarzucają, ale też powiem, że w pewnym stopniu zazdroszczą. Kilka lat temu miałem okazję być na takim spotkaniu historyków wojskowości w Lublianie. I miałem chrypę, nie mogłem prawie mówić. Przeprosiłem salę, że nie mogę mówić, że tam zwaliłem na klimat i tak dalej, no to normalne. I poprosiłem, że ja będę mówił cicho, a miałem mówić o Bitwie Warszawskiej. Czym była dla Polaków, co zrobiła, no, czym była dla Europy. Podczas mojego wystąpienia była cisza jak makiem zasiał. Nawet szeptu nie było, sala słuchała. Ale najciekawsze było to, co nastąpiło potem. Jak już odeszliśmy z tej konferencji, jest przerwa na kawę, podchodzi do mnie kilku profesorów, no, z różnych tam krajów. I jeden z nich mówi, chcieliśmy panu profesorowi bardzo podziękować. To ja myślałem, że jakości wykładu. A on mówi, bo pan profesor dał nam piękny przykład takiego polskiego podejścia. Pan chciał koniecznie powiedzieć o tej wielkiej rzeczy, któreście dokonali wtedy. I pan nam to opowiedział, mimo tego, że pan prawie nie mógł. To jest właśnie takie polskie bardzo. No, zrobiło mi się też przyjemnie, bo tak nas no, widzą w dużej mierze, że dla własnego kraju jesteśmy gotowi nawet na szaleństwo. Może jeszcze się odwołam do jednego znanego polityka. Otóż, kiedy się kończy I wojna światowa, Francuzi mają bardzo wiele do powiedzenia, bo oni są zwycięzcy. Jaka będzie Polska? W dużej mierze zależy od poparcia Francji. I bardzo znany polityk francuski, zwany Tygrysem, nienawidzący kajzerowskich Niemiec, a no, bardzo życzliwie nastawiony do Polaków, został zapytany przez Amerykanina, właściwie, no, dlaczego tak Polaków foruje. Odpowiedział mniej więcej w ten sposób, że ja wiem, że wy uważacie, że ja Polaków za bardzo chcę im dać, za dużo, że ja ich szanuję. Tak, ja kocham Polaków, się przyznaję do tego. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że Polacy są narodem, który w największym stopniu ma wpojone pragnienie niepodległości. Ja dlatego zrobię dla nich wszystko, co jest możliwe. I zrobił rzeczywiście. Więc ta nasza postawa w XIX wieku, ta powstańcza postawa też, przez jednych bardzo krytykowana, przez innych była odbierana bardzo pozytywnie i wielu skłoniła do poparcia sprawy polskiej wtedy, kiedy ona mogła zaistnieć, w roku 1918 i 19. Więc wtedy żeśmy te nieudane powstania i tą krew przelaną, zdawałoby się bez potrzeby, to nagle zaowocowało tym, że myśmy dostali bardzo wiele. Bo bardzo ciężkie były walki tam przy traktacie pokojowym, co Polsce dać tu na Zachodzie. Mimo to jednak dano nam dużo, jeszcze powstania śląskie tutaj do tego doszły, bo mieliśmy dosyć silne lobby propolskie. Więc tragedie były, ale też i taka pewna opinia o Polakach, czasem o niepoprawnych romantykach, czasem tacy, którzy są zbyt szaleni, żeby przyzwoitą politykę prowadzić. Churchill był zirytowany na nas często, mówił, że no, Polacy są wspaniali żołnierze, wspaniali faceci, ale strasznie trudno z nimi dojść do ładu. Zawsze coś chcą więcej niż możemy im dać. Był w związku z tym troszkę na nas zły, ale no tacy jesteśmy. Tak nas historia wytworzyła, bo gdybyśmy tacy nie byli, to może byśmy dzisiaj tutaj nie rozmawiali po polsku o naszych polskich problemach. Dziękuję serdecznie. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy.
Proszę uprzejmie, coś słychać, ale bardzo słabo. Halo, halo. Halo. Prosimy, niech pani się przedstawi, bardzo proszę, i można zabrać głos. Halo. Czy pani nas słyszy? Słyszę bardzo słabo. To proszę powiedzieć, co pani ma do powiedzenia, dobrze? Chciałam się tylko pana profesora zapytać o taką sprawę, bo jak byłam jeszcze małym dzieckiem, jak był, znaczy się, Berlin zdobyty. I u nas było takie dużo dowództwa. I Stalin tak się wściekł, że flagę polską wywiesili, że zniszczyli naszą republikę tą polską flagą. I ja to do dzisiaj tak nie wiem, nartuję, co to miało znaczyć, że on tak się wściekł na tych generałów i tak gdzieś tam za tą flagę, którą wywiesili w Berlinie. To bym mogła się dowiedzieć. Mhm. Pani Teresa z Wielkopolski, bardzo dziękujemy. Pani Tereso. Dziękuję. No, szczerze mówiąc, ja nie słyszałem o tym, żeby Stalin się wściekł na flagę polską, no bo to mała flaga była wywieszona tam, więc no tak, największa czerwona płachta wisiała triumfalnie i głosiła światu, że Berlin jest opanowany przez Rosjan. Słyszałem, ale to na zasadzie pewnej plotki, nie jest, nie podejmuje się tutaj stwierdzenia, czy to jest prawda historyczna, że jedną flagę polską Rosjanie zrzucili i na miejsce tą swoją wstawili, czerwoną. Ale to, jak mówię, nie potrafię tego potwierdzić, że to jest prawda. Tam walczyły nieduże oddziały polskie. Walczyły dlatego, że straty rosyjskie były już tak wielkie w Berlinie, że po prostu brakowało żołnierzy. No, trzeba było świeżej krwi trochę. I tam dopuszczono dzięki temu nas do Berlina. Mogliśmy wywiesić nad Tiergarten polską biało-czerwoną flagę. Jest to wszystko fotografowane. Natomiast nie słyszałem o tym, żeby Stalin się wściekł. Natomiast słyszałem o tym, i to zostało potwierdzone, że są świadkowie tego wystąpienia Stalina, kiedy już po zakończeniu wojny marszałkowie, generałowie, było spotkanie ze Stalinem, wychwalali, prawda, to zwycięstwo, wychwalali geniusz wodza. Stalin tego słuchał, jak oni pokazywali na mapach, co zdobyli. On powiedział, to nie jest ważne, eto złoto. I na co pokazał? Na polski Śląsk. I to złoto jest. No ale miał Polskę w garści, więc można powiedzieć, że to było też rosyjskie. Był czas, o tym mówił Gomułka potem w swoim wystąpieniu, jedynym szczerym, chyba takim prawdziwym wystąpieniu w roku 56, że był czas, że nie tylko wywożono węgiel ze Śląska za darmo, ale jeszcze, mówi, towarzysze radzieccy wagony kolejowe traktowali jako opakowanie i zatrzymywali węgiel razem z wagonami. No to jeżeli o Stalina idzie, to tyle mogę tutaj dodać. Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo. Szczęść Boże. Wojciech z Warszawy. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, no ja powiem słowo o sobie. Ja jestem przewodnikiem w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie jestem przewodnikiem zawodowym, ale jestem przewodnikiem, wolontariuszem. Kiedy no jeszcze pracowałem w wielkiej korporacji elektronicznej, tam była akcja Szukamy wolontariuszy. Ja się zgłosiłem do muzeum i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo jak przeszedłem na emeryturę, to był jak znalazł. Oprowadzam tam już 10 lat i jest to zajęcie wręcz fascynujące. Jest piękny tytuł jest waszej audycji, że Powstanie Warszawskie to była tragedia, ale też piękno i no wielkie wydarzenie w ogóle w historii Europy. I Muzeum Powstania Warszawskiego jest w stanie oprowadzać swoich gości, mówiąc właśnie o tym wszystkim, o dramacie, o tragedii, o pięknie, bo dramat to jest historia, a piękno to jest na przykład poezja powstańcza.
możemy przez Muzeum Powstania Warszawskiego oprowadzić ścieżką literacką, gdzie przy poszczególnych fragmentach ekspozycji cytujemy wiersze poetów powstańczych, ale nawet poetów takich, którzy sami nie byli w powstaniu, ale o tym powstaniu pisali, czy pisali na tematy no, wielkie, wzniosłe, związane z walką narodu polskiego o wolność, tak jak na przykład Zbigniew Herbert. Przez Muzeum Powstania Warszawskiego można też przejść ścieżką harcerską, kiedy przewodnicy zwracają szczególną uwagę na udział harcerzy w tych walkach, szarych szeregów i no, harcerzy, bohaterów. To od początku do końca właściwie ekspozycji tych harcerzy, tam jest kilkudziesięciu wymienionych, można o nich wszystkich mówić, ale też można przez Muzeum Powstania Warszawskiego oprowadzić ścieżką wiary. To ścieżką wiary oprowadzamy szczególnie młodzież ze szkół katolickich, ale też no, wspólnoty parafialne, no i oczywiście też grupy Radia Maryja, bo takie też przyjeżdżają koła Radia Maryja z różnych stron Polski. Jest to na pewno zajęcie fascynujące, wspaniałe i, no, i każdemu polecam, żeby w to weszli. Oczywiście doświadczenia są bardzo różne, nie zawsze najlepsze. Polska młodzież na temat Powstania Warszawskiego, na temat II wojny światowej wie bardzo niewiele. A o tym, co się wydarzyło jeszcze po wojnie, to już właściwie prawie nic. No są takie tematy no bardzo słabo chyba rozpoznane. Ja czasami się dowiaduję od przypadkowych ludzi o rzeczach, o których nie miałem pojęcia, chociaż się historią interesuję od zawsze, chociaż jestem inżynierem elektronikiem. Ale na przykład Niemcy wycofując się z Polski, znaczy wycofując się pędzeni przez Armię Czerwoną jeszcze na ziemiach polskich, na przykład w Wielkopolsce, w okolicach Łodzi, mordowali chłopców, nastolatków, takich po 17-18 lat dorastających. Po prostu bali się, że ich wcielą do wojska i też będą z nimi walczyć. Właśnie gdzieś w Berlinie, czy jeszcze dalej może. To są sprawy zupełnie nierozpoznane. Ja o tym słyszałem od swojego znajomego, a na przykład nie przeczytałem w ogóle w żadnej książce historycznej. I inny temat, żołnierze górnicy. Była taka aktorka polska, Zofia Kucówna. Jest taka jej książka, Szara godzina. I tam jest taki maleńki wątek jej brata, który był tym żołnierzem górnikiem. A wiecie państwo dlaczego? No dlatego, że oni byli synami przedwojennego polskiego oficera i to wystarczyło, żeby tego młodego człowieka wcielić do tych, no właściwie to były kompania karna pracująca pod ziemią. On stamtąd wyszedł strasznie okaleczony psychicznie, co ta no, aktorka pisze. No, wiecie, panie Wojciechu, tutaj muszę przerwać, bo rozmowy zaraz się skończą, także bardzo dziękuję za to ubogacenie nas takim świadectwem i tą posługą też kwestia upamiętnienia. Panie profesorze, mamy minutę do końca. Słowo o upamiętnianiu, o tym, żeby to powstanie warszawskie no, przetrwało również w pamięci, tak jak pan Wojciech powiedział, i młodych pokoleń, które no, nie do końca może w tym kierunku też zainteresowań idą. No na szczęście w tej chwili to upamiętnianie jest już uporządkowane i no, Muzeum Powstania Warszawskiego było konieczne. Z wielkimi bólami się rodziło przez 20 lat. Była wola, a jednocześnie tej woli nie było. W 80 bodajże trzecim roku zapadła decyzja, że będzie, a w 2000 roku nagle się okazało, że tam, gdzie mieli budować, nagle się okazuje, że to nie spełnia warunków żadnych. Więc dobrze, że powstało, że jest tak doskonale zrobione, naprawdę, na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że świadomość tego, czym było powstanie i jak było dla nas ważne, no pokazują chociażby te zachowania i to masowe odwiedzanie właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego. I jak długo będziemy potrafili jako społeczeństwo, jako naród czuć ten etos powstańczy, widzieć nie tylko w tym bezmyślność i jakąś no, decyzję błędną, że
coś zrobiono, nie wiadomo po co, ale będziemy czuć i rozumieć ten etos walki. Tak długo to będzie to świadectwo tego, że my jesteśmy narodem, który potrafi czuć własną przeszłość. A jeżeli potrafimy czuć i doceniać tą przeszłość, to znaczy jesteśmy narodem i społeczeństwem żywym. I mamy przed sobą przyszłość, bo jeżeli to wszystko odetniemy, zamkniemy się na to, to staniemy przed ścianą i nie będziemy wiedzieli nawet w którym kierunku ruszyć. Dziękuję serdecznie za tę część rozmów telewizyjną. Zapraszamy na 21.30 do Radia Maryja, również z refleksjami i na kontynuację tego tematu, bo wątków, jak słyszeliśmy, powstańczych jest bardzo wiele. Pan profesor Janusz Odziemkowski był i będzie naszym gościem w drugiej części rozmów o Powstaniu Warszawskim w kontekście dramatu, tragedii, piękna. Rozmawiamy dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu również za rozmowę niedokończoną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.